Zielona granica, Agnieszki Holland ze Złotymi Lwami na 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Kogo jeszcze nagrodzono, za nami 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Najważniejsza nagroda imprezy, czyli Złote Lwy, trafiła do twórców filmu Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland. Niestety, sama autorka nie mogła pojawić się w Gdyni. Kogo jeszcze nagrodzono? Sprawdźcie. Spis treści, Dziewczyna z igłą, zachwyciła publiczność, zakończenie 49. FPFF w Gdyni. Nagrodzeni na 49. FPFF w Gdyni, pośmiertna nagroda dla Macieja Damięckiego, Dziewczyna z igłą, zachwyciła publiczność. Dziewczyna z igłą, Magnusa von Horna i Biała odwaga, Marcina Koszałki zdobyły najwięcej nagród podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Cała festiwalowa Gdynia zachwycała się filmem polsko-szwedzkiego reżysera, określając go jako artystyczny, fenomenalny, wbijający w ziemię, co potwierdzają aż 6 zdobytych nagród. Marcin Koszałka i jego ekipa również mieli powody do radości, zdobywając 4 nagrody. Zakończenie 49. FPFF w Gdyni, 28 września w Teatrze Muzycznym Danuty Baduszkowej ogłoszono laureatów nagród indywidualnych w konkursie głównym oraz zwycięzców konkursu Perspektywy i konkursu filmów krótkometrażowych. Galę prowadzili Zofia Jastrzębska, znana z Infemii, oraz Michał Sikorski, który zdobył nagrodę za debiut na 46. FPFF w Gdyni za film Sonata, a obecnie znany z 1670, Złote Lwy, dla najlepszego filmu 49. FPFF w Gdyni przyznano Zielonej Granicy w reżyserii Agnieszki Holland oraz producentom Marcinowi Wierzchosławskiemu i Fredowi Bernsteinowi. Srebrne Lwy otrzymał film Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna. Podczas swojego przemówienia Magnus von Horn odniósł się do wolności jako podstawowego prawa człowieka. Wyraził również sprzeciw wobec braku działań obecnej władzy, która pomimo obietnic, nie podjęła żadnych działań w sprawie aborcji. Nagrodzeni na 49. FPFF w Gdyni, reżyseria filmu Biała odwaga, Marcin Koszałka. Scenariusz filmu Biała odwaga, Łukasz M. Maciejewski i Marcin Koszałka, zdjęcia do filmu Dziewczyna z igłą, Michał Dymek. Muzyka do filmu Dziewczyna z igłą, Fredrike Hofmeier, scenografia do filmu Dziewczyna z igłą, Jagna Dobesz. Dźwięk w filmie Zielona Granica, Roman Dymny, montaż filmu WROOKLYNZO, Sebastian Mialik. Charakteryzacja do filmu Kulej, dwie strony medalu, Agnieszka Hodowana, kostiumy do filmu Dziewczyna z igłą, Małgorzata Fudala. Drugoplanowa rola kobieca w filmie Dziewczyna z igłą, Trin Dyrholm, drugoplanowa rola męska w filmie Biała odwaga, Julian Świeżewski. Główna rola kobieca w filmie Biała odwaga, Sandra Drzymalska, główna rola męska w filmie Wróbel, Jacek Borusiński. Za profesjonalny debiut aktorski w filmie Pod wulkanem Sofia Berezowska, wyróżnienie jury konkursu głównego zostało przyznane aktorce Nel Kaczmarek za rolę w filmie Utrata równowagi w reżyserii Korka Bojanowskiego. Nagrodę publiczności otrzymała Zielona Granica w reżyserii Agnieszki Holland, nagrodę Złoty Pazur im.
Andrzeja Żuławskiego, Marii Zbąskiej i Indze Krup za film To nie mój film, jury nagrody za debiut reżyserski lub drugi przyznało nagrodę Marę Tamkowicz za film Pod szarym niebem. Jury konkursu Perspektywy 49 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni pod przewodnictwem Janusza Zaorskiego ustanowiło po raz pierwszy w historii gdyńskiego festiwalu filmowego nagrodę SZAFIROWYCH Lwów, którą przyznano Kamili Taraburze i zespołowi producenckiemu w składzie Andrzej Muszyński, Michael Ekel, Lennart Lenzing. Pośmiertna nagroda dla Macieja Damięckiego, nagrodę pośmiertną za wyjątkowy wkład artystyczny dla Macieja Damięckiego za rolę w filmie Cisza Nocna w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego odebrali Matylda i Mateusz Damięccy. Dzieci zmarłego w tym roku aktora we wzruszających słowach przywołali pamięć ojca, wskazując, że kino daje nieśmiertelność, a im więcej widzów obejrzy Ciszę Nocną, tym Maciej Damięcki będzie wciąż obecny w czułej pamięci. Platynowe Lwy za całokształt twórczości odebrał reżyser Wojciech Marczewski, który oficjalnie ogłosił, że nie zrobi już żadnego filmu, ale też służy młodym artystom swoim doświadczeniem. Jury konkursu filmów krótkometrażowych przyznało nagrodę Lucjana Bokińca za najlepszy film krótkometrażowy, Pomarańcza z Jaffi, w reżyserii Mohameda Almuganiego. Nagrodę specjalną otrzymał Lament No. 1 w reżyserii Jakuba Jakubika, a wyróżnienie przyznano Kamilowi Czudei za Nic poważnego.